Kaliningrad, Grodno, Wilno, Barcelona, Primorsk, Kiten. Trudno jest wymienić wszystkie miasta, w których koncertował chór Cantores Warmienses z Olsztyna. Powstał w 2009 roku przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, a prowadzi go profesor Benedykt Błoński. Od 2009 inicjatywa obecna ówczesnego dyrektora Filharmonii, pana Janusza Przybylskiego, który chciał mieć chór przy Filharmonii. Zaproponowano mi, abym zorganizował taki zespół. No i grupa ludzi chętnych współpracy ze mną przyszła, aby, że tak powiem, rozwijać swoją pasję i przedstawiać tą swoją radość ze śpiewania publiczności. Repertuar chóru jest bardzo zróżnicowany. Można w nim znaleźć utwory największych kompozytorów muzyki klasycznej, ale nie tylko. Co do zasady, chór wykonuje bardzo szeroki repertuar, bo wykonuje muzykę klasyczną, więc utwory Mozarta czy Czajkowskiego, tak, mamy opery, operetki, ale również mamy w repertuarze muzykę folklorystyczną. Radość ze śpiewania i miłość do muzyki wyczuwa się na każdym koncercie. Chór zrzesza wszystkich tych, którzy lubią śpiewać, którym sprawia to przyjemność i którzy lubią pracować. Ja na przykład już śpiewam 10 rok u profesora i w tym roku rozpoczęliśmy obchody 10-lecia chóru Cantores Warmienses. Ludzie, którym sprawia przyjemność ogromną śpiewanie i po prostu bez tego się czują tak, jakby brakowało im jakiejś części ciała albo jakiejś ważnej sfery w życiu. Zespół ma na koncie międzynarodowe wyróżnienia, chociażby pierwsze miejsce na Balkan Folk Festival 2010 i złote medale na 4. międzynarodowym konkursie chóralnym Floret de Mar Barcelona 2014. Największe wyróżnienie dla chóru. To jest trudne do określenia, bo ja myślę, że my się cieszymy z każdej najmniejszej nagrody. Do naszego chóru należą zarówno osoby, które są zawodowo muzykami, jak i osoby, które nie umieją czytać nut. Dla nas, tak na dobrą sprawę, każde wyróżnienie jest wielką sprawą. Skromność, talent, miłość do muzyki, tak można w skrócie przedstawić członków chóru Cantores Warmienses, dla których to radość słuchaczy jest największą nagrodą.